Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus teraz i na wieki wieków. Amen. Kochani, jestem w Ustroniu po raz siódmy i żałuję, że tak mało, ale lubię tu przyjeżdżać między innymi dlatego, że tu mnie spotykają same dobre rzeczy. Już wczoraj pewna siostra powiedziała mi, że nie mogła mnie poznać, bo utyłem. Druga siostra powiedziała mi, że fajną dziołchę mam, a druga też mnie poklepała po plecach i mówi, że też mam fajną dziołchę. Ale innym siostrom powiedziałem pewne świadectwo, które chcesz wam, też się z wami nim podzielić. Otóż moja ukochana żona, z którą jestem tutaj po raz pierwszy, kupiła mi na urodziny 2 lata temu gitarę. Umiem grać na organkach, ale na gitarze nie. I stoi ta gitara zakurzona, a ja mam w sercu nadzieję, że kiedyś będę musiał się tej gitary chwycić i nauczyć grać. I wczoraj mieliśmy przywilej słuchać świadectwa brata Wojtka i jego żony Dorotki. I siostra Dorotka z siostrą Renatą zaśpiewały taką pieśń „Jestem Ci wdzięczny”. I moja żona powiedziała, za rok przyjedziemy tutaj i zaśpiewamy tę pieśń razem. To znaczy, że mam się na gitarze nauczyć. Kiedy pierwszy raz tutaj byłem, wcale tu nie przyjechałem. Przywieziono mnie tutaj. Być może są dzisiaj tacy tutaj pierwszy raz, którzy nawet nie wiedzą, po co przyjechali. Ja z całą pewnością, kiedy mnie tu przywieziono, nie przyjechałem po to, aby słuchać o Bogu, aby się nawracać, aby wiedzieć w ogóle o tym, że Bóg coś dla mnie ma. Ja tu przyjechałem wyspać się w czystej pościeli, zjeść. Po 6 miesiącach mieszkania w starym Polonezie zimą miałem już dosyć tego mieszkania i chociaż sobie całkiem nieźle fizycznie radziłem, psychicznie byłem wrakiem człowieka, który nie wiedział, co z nim dalej będzie. Urodziłem się w rodzinie katolickiej i sam nigdy nie miałem problemów z alkoholem, ale urodziłem się w rodzinie, gdzie alkohol przelewał się dniami i nocami. Mój ojciec pił i rzadko kiedy widziałem go trzeźwego. Moja mama modliła się, była i jest wierną katoliczką. Nie opuszczała ojca, nie opuszczała nas. Znosiła to wszystko w cierpliwości, a we mnie wzrastał coraz większy bunt, bo doświadczaliśmy takiego upokorzenia psychicznego, wstydu, kiedy trzeba było po tatę chodzić, który był pijany gdzieś tam w knajpie. I zacząłem z domu uciekać. Zacząłem uciekać w sport. Ponieważ dobrze się uczyłem, Bóg dał mi taką łaskę, że byłem inteligentny, więc zacząłem doświadczać tego, że im lepiej sobie radzę, im lepiej kombinuję, im lepiej kłamię, tym lepiej mi się żyje. I tak zbudowałem sobie swój świat, świat na kłamstwie. Być może tutaj wielu przede mną nawróconych braci i sióstr mówiło o tym, jakie spustoszenie w ich życiu zrobił alkohol. Ja chcę wam powiedzieć, jakie spustoszenie w życiu każdego może zrobić kłamstwo. Są związania, są uzależnienia, których nie widać. Są związania, uzależnienia, które na pierwszy rzut oka wcale nie są takie straszne. Od najmłodszych lat wiedziałem, że kiedy będę dobrze kłamał, kiedy będę dobrze kombinował, kiedy zarobię sobie na dobrą opinię, to na tej opinii mogę sobie całkiem nieźle jechać. Kiedy wyszedłem ze szkoły już wyższej, nie skończyłem jej, zacząłem po prostu żyć z oszustw. Ukończyłem technikum przemysłu drzewnego, ukończyłem zasadniczą szkołę drzewną. Byłem całkiem sprawnym stolarzem, ale po co się napracować przy warsztacie, jak można się napracować przy oszustwach? Czasami więcej pracy mnie kosztowało oszukiwanie ludzi niż wykonanie dla niej tej pracy. I tak żyłem i uciekałem. 10 lat tu, 10 lat tu, 10 lat tu i ciągle uciekałem. A za mną policja. Ale nie policja za oszustwa, ale policja za to, że byłem najbardziej nieodpowiedzialnym ojcem, jakiego można sobie wyobrazić. 3-krotnie byłem żonaty, mam 5 córek
i policja ganiała mnie za alimenty. 12 razy byłem w więzieniu. Nie ma się czym chwalić. Ale kiedy już miałem bardzo dużo pieniędzy, to byłem bardzo hojny. Lubiłem te pieniądze wydawać z wszystkimi naokoło. Miałem dużo przyjaciół. I potem zostawałem sam, bo nie miałem już tych pieniędzy. Więc znowu kombinowałem. Przez 52 lata chodziłem, grzeszyłem, oszukiwałem. I być może ktoś powie, że nie zabijałem, ale ja nie jestem pewien. Bo czasami słowem i zawiedzeniem kogoś można bardziej zabić niż nożem i toporem. Słowo jest gorsze niż miecz. Słowo jest skuteczniejszą bronią morderczą niż najlepszy pistolet. Tak zabiłem moje żony, tak zabiłem moje dzieci, tak zabiłem moich rodziców. I choć oni żyją, to naprawdę uśmierciłem ich, bo kiedy kontaktowałem się z moimi dziećmi, szczerze życzyły mi szybkiej śmierci. Moje ostatnie wyczyny, które miałem w Krakowie, skończyły się tym, że zostałem znowu z niczym i mieszkałem od października 2008 roku w starym Polonezie, nie mając znowu nic. Chodziłem do pustych kościołów, bo ja wiedziałem, że jest Bóg. No i modliłem się, i wołałem do Boga. I Bóg wyciągał mnie z każdej opresji, a ja robiłem dalej to samo. Miałem taką filozofię życia, która opierała się na tym, że kiedyś powiedziano mi, że skoro się rozwiodłem, potem się znowu ożeniłem, to znaczy, że już nigdy nie będę zbawiony. Takich grzechów nikt nie wybacza. Więc pomyślałem sobie, że co za różnica, jeżeli mam trafić za jeden grzech do piekła, czy za 1000 grzechów. I tak do piekła, i tak do piekła. I kiedy mieszkałem tam w tym Polonezie, chodziłem na różne zupki do sióstr, gdziekolwiek tam można było w Krakowie dostać te zupy. To jest bogate miasto w takie jadłodajnie. Ktoś kiedyś mi powiedział, że tam na Zamkowej jest taka wspólnota, taki dom, gdzie mieszkają bezdomni. Tam można dostać zupę i herbatę. Ja, leniwy człowiek, miałem blisko stać ten polonez swój koło tego domu i zacząłem tam chodzić po herbatę i po kawę i po zupę. Nie wiedziałem, kto tam jest. Po prostu wchodziłem, zabierałem, wychodziłem, szedłem do swojego poloneza. Ale pewnego dnia człowiek, który tam stał przy garkach, przy kotłach, mówi do mnie, wiesz, jest taki wyjazd do Ustronia. I tam można przez 3 dni za darmo być, można tam słuchać. A ja mówię, ale co to za wyjazd? A tam mówią o Bogu. Ja poczułem w swoim sercu, że ja muszę wyjechać z Krakowa, że ja muszę mieć gdzieś spokój, ciszę, żeby usiąść i zobaczyć, co z tym swoim życiem dalej zrobić. Kiedy budziłem się czasami w tym polonezie, było minus 17, to tak jak w jaskini Królowej Śniegu. Wykopywałem się spod tych kocy, wykopywałem się po tych śpiworów, a wkoło biało. Ale mnie to nie przerażało. Przerażało mnie to, że nie wiedziałem, co mam dalej zrobić. Chodziłem czasami po Krakowie i modliłem się do Boga tak po swojemu, bo choć czasami miałem bardzo dużo pieniędzy, chociaż czasami całkiem nieźle mi się powodziło, jednej rzeczy nie mogłem sobie za te pieniądze kupić. Uczciwego życia. Nie kupisz sobie życia za pieniądze uczciwego. I chodziłem i tak sobie marzyłem i pytałem się Boga, Panie Boże, czy ja jeszcze kiedyś będę mógł uczciwie żyć? Czy już tak do końca życia będę uciekał przed ludźmi, którzy w końcu mnie złapią i zakopią w dole z wapnem, bo po to mnie gonią? I kiedy usłyszałem o tym wyjeździe do Ustronia w 2009 roku w marcu, poczułem, że ja muszę tu przyjechać. 2 dni polowałem wręcz na prowadzącego ten dom Jurka Koniecznego. Już wiedziałem, kto to jest, że to jest ten, który prowadzi ten dom. I zapytałem się go, czy on mnie tu przywiezie. On popatrzył na mnie i mówi, tak, przywiozę cię. Myślę sobie, przyjadę tu, gdzieś tam sobie usiądę albo wezmę, pójdę w góry na spacer. Chodziłem kiedyś po wysokich górach, pójdę sobie w niskie góry. Ale przyjechałem tu w czwartek wieczorem, wysiadam z tego samochodu,
A tu na murze tego budynku pisze zbór zielonoświątkowy Betel. Ups. Gdzie ja wdepnąłem? Moi drodzy, Bóg jest tak miłosierny, że kiedy byłem w Krakowie, zasłonił wszystko na temat chrześcijan, chrześcijaństwa, a już na pewno zielonoświątkowców, bo moja noga by nie postała tam w tym domu, gdybym wiedział, że są jacyś zielonoświątkowcy tam. Nigdy w życiu. Gdzie? Ja, katolik? Ale przyjechałem tu i głupio. Nie mam pieniędzy, żeby wrócić. Głupio przed tymi ludźmi, którzy tutaj przyjechali. Więc myślę sobie, posiedzę sobie gdzieś tam w kącie. Oni swoje będą robić, a najlepiej pójdę sobie na spacer. Ale pastor konieczny, chyba już prowadzony Duchem Świętym, mówi, nie, nie, Wiesiek będzie mieszkał ze mną w pokoju. No więc spacery się skończyły. Chciałem spokoju, chciałem ciszy. Wchodzimy tu na tę salę, a to był bardzo obfity wtedy marzec. Tutaj było prawie, że miejsca nie było. Wszyscy śpiewają, klaszczą, a ja szukam spokoju. Usiadłem w trzeciej lub czwartej ławce tutaj z całą grupą. Dostałem gedeonitkę, zacząłem nią przeglądać i wyszedł pierwszy mówca. Właściwie wtedy chyba jedyny. I zaczyna mówić kazanie od swojego świadectwa. Urodziłem się w Bydgoszczy. Ja też. Mieszkałem tu i tu, 300 metrów ode mnie. Chodziłem do zasadniczej szkoły drzewnej. Ja też. On potem zrobił liceum, ja skończyłem technikum. A potem mówi, trochę pochlałem, trochę szalałem, potem chciałem się ustatkować i poszedłem do Jeleniej Góry, do szkoły oficerskiej. On tam był pół roku, ja tam 3,5. Siedzę i słucham tego człowieka i myślę sobie, o co tu chodzi? O kim on opowiada? I wierzę, że wielu z was, którzy tu przyjechaliście pierwszy raz, usłyszało swój życiorys właśnie z tego miejsca. Wielu tych, którzy tutaj mówili o tym, jak Bóg ich zmieniał, miało taki sam życiorys jak wy. Ja wtedy jeszcze o tym nie wiedziałem, ale zacząłem rozmawiać z Jurkiem tam w pokoju, opowiadałem mu trochę o swoim życiu i on mi powiedział takie słowa, mówi, ty całe życie to budujesz na piasku, a nie na skale. Co zbudujesz, to ci się rozwali. Atmosfera była wspaniała. Czułem się tu wspaniale. Pasta, która jest słynna na całą Polskę, jest przesmaczna. I potem dla tej pasty tu przyjeżdżałem. Ale kiedy usłyszałem, że będzie tu wezwanie, że można oddać życie Jezusowi, pomyślałem sobie, to nie dla mnie. Nie, nie. Ja tutaj tak się świetnie, wspaniale czuję. To jest taka świetna, wspaniała atmosfera. Ale to się tu skończy i ja wrócę tam do Krakowa, do tego mojego Poloneza i dalej będę robił to samo. Więc nie będę robił z siebie tu głupka, a tym bardziej nie będę Boga naciągał. Tyle już miałem tej bojaźni Bożej. Ale zobaczyłem w tym planie spotkań, że w niedzielę można powiedzieć świadectwo i podziękować, coś powiedzieć. Mówię, podziękuję tutaj Jurkowi i chłopakom, że mnie tu przywieźli, bo się świetnie czułem, a ktoś nie przyjechał. I siedziałem tam u góry w pokoju sam w sobotę rano, nikogo nie było i układałem sobie, jak będę dziękował. I mówię tak, powiem tak, mam na imię Wiesiek, przyjechałem z Krakowa, nie nawróciłem się i żałuję. I wtedy siedząc tam sam w pokoju, ktoś mnie zapytał takim normalnym głosem, no to czego się nie nawróciłeś, skoro żałujesz? Trochę mi się włosy zjeżyły i wtedy dodał ten głos to samo. To jest twój ostatni moment. To jest twój ostatni dzwonek. Więcej szans nie będziesz miał. I wtedy powiedziałem, Panie Boże, jeżeli to jest tak, jak oni tu mówią, że Ty umarłeś za każdy mój grzech i każdy mój grzech wybaczysz i wybaczyłeś, że to jest takie proste, to ja nie chcę próbować. Ja nie mam domu, nie mam rodziny, nie mam nic. Już wszystko, co miałem zrobić w życiu, to zrobiłem. Ja chcę na dwie nogi.
ja chcę już nie próbować, ale chcę oddać Ci to życie. I wieczorem w sobotę prawie biegłem tutaj pod ten krzyż. Oddałem, wtedy myślałem, że wszystko, co mogłem oddać Panu Bogu, Panu Jezusowi pod stopy złożyłem, oddałem Mu papierosy, które paliłem bardzo dużo. Oddałem przeklinanie. Oddałem wiele innych rzeczy. Oddałem kłamstwo. I Bóg mnie uwolnił w jednej chwili. Z papierosów. Uwolnił mnie z przeklinania. Uwolnił mnie z kłamstwa. Ale jak to z człowiekiem bywa, kiedy wróciłem do tego Krakowa, jechałem i nie mogłem sobie w głowie poukładać, co ja nawyrabiałem. Miałem zawsze papierosy przy sobie i mówię, tu usłyszałem, że Bóg mówi, wypróbuj mnie. W trochę innej sytuacji, ale co tam dla mnie. Miałem papierosy przy sobie, kiedy przyjechaliśmy do Krakowa, ja te papierosy ze sobą do takiego pubu, gdzie chodziłem z tego Poloneza oglądać skoki narciarskie. Usiadłem się, położyłem te papierosy przed sobą. A sumienie mnie pali. No jak ci zabrał, to ci zabrał. Co ty tu wyprawiasz? Ale nie, chciałem zapalić tego papierosa. Już nie mogłem. Zapaliłem, się nie zaciągnąłem. Od tej pory mija 8 rok. Nie ma dla mnie papierosów. Paliłem bardzo dużo papierosów. Kiedy pracowałem w pewnej gazecie, 3 paczki Goldenów dziennie. I przyszedł taki dzień, że powiedziałem, że rzucę te papierosy. I rzuciłem je z dnia na dzień. Nie paliłem 10 lat. Z własnej woli. Po 10 latach zacząłem nadrabiać. Ale kiedy Jezus mnie uwolnił, dla mnie papierosy nie istnieją. Kiedy szedłem pod ten krzyż, w moim życiu zmiana polegała na tym, że ja się nie targowałem z Bogiem, ale powiedziałem wszystko, choć nie wiedziałem, co to znaczy. Jeżeli chcesz z Bogiem się targować i chcesz Mu dać to, tamto, tamto, a to sobie zostawić, nie zadziała. Bóg czeka na ciebie całego. Wielu tutaj było ludzi, którzy przyjeżdżali i mówili, Panie, żebyś tylko mnie uwolnił z alkoholu, a z papierosami sobie dam radę. Palą do dzisiaj, a wielu z nich przez to palenie z powrotem wróciło do alkoholu. Bóg nie potrzebuje twoich dóbr, nie potrzebuje tego, co ty masz w kieszeni, potrzebuje twojego serca po to, aby dać ci wolność. Wiele tu dzisiaj słyszeliśmy i wczoraj o tym, że Bóg chce, aby nasze zbawienie było naszym, było udziałem każdego z nas tam w niebie. Ale przede wszystkim Bóg daje ci tu wolność, która mówi, że mogę wypić, mogę zapalić, mogę wziąć działkę, ale wiem, że to mi nie szkodzi i Bóg mi dał moc, aby tego nie wziąć. Wolność w Chrystusie to właśnie to, że możesz wybrać to, co jest dobre dla ciebie. Moje życie zawsze było związane w pewien sposób z muzyką. I kiedy tutaj Robert Kasprowicz śpiewał te pieśni, ja pamiętam, jak przyjechał w 2010 roku, wtedy z drugą płytą, i śpiewał pewien psalm. Ja ten psalm już znałem na pamięć, początek tego psalmu, bo zawsze, kiedy się budzę do tej pory, kiedy jeszcze leżę, powtarzam sobie te słowa. Psalm 141. I te wersety, które ja powtarzam, on to śpiewał. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich, nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego. On to zaśpiewał, jest mi łatwiej, kiedy go słyszę, a słuchamy jego płyt z żoną, wtedy śpiewam sobie to. Problem polega na tym, że kiedy wieczorem się kładę, sprawdzam, że nie zawsze, choć Pan pilnuje moich warg, nie zawsze są czyste. Moje serce nie zawsze jest czyste. Ale mamy łaskę i krew Jezusa Chrystusa, która może nas obmyć. Zawsze. Kiedy nawróciłem się, kiedy wyjechałem stąd, rozpocząłem życie, które było pełne przygód. Ja w ogóle miałem życie bardzo intensywne i pełne przygód.
kiedy opowiadałem, co robiłem w swoim życiu, jakie przygody miałem, to jeszcze mi było mało i do tego jeszcze dokładałem swoje. Kłamstwo, kiedy wchodzi w twoje życie, to nie jest tylko kłamstwo, które działa na płaszczyźnie zawodowej. Kłamstwo działa w całym twoim życiu. Moje rodziny rozpadały się przez moje kłamstwo. Kłamstwo wchodzi tak głęboko w twoje życie, że kiedy zaczynasz mówić, to po dwóch zdaniach już się orientujesz, że kłamiesz. Bo nawet nie wiedziałeś o tym, że zaczynasz kłamać. Że kiedy mówisz i powtarzasz kłamstwa, to te kłamstwa zaczynają działać w tobie jak rzeczywistość. Żyjesz w takim matriksie kłamstwa, które się rozszerza i w pewnym momencie już nie możesz przestać. Jeżeli nie postawisz tego tamy, jeżeli nie przyjdziesz do Jezusa i nie powiesz, że prawda jest tą, która może dać ci wolność, będziesz kłamał i kłamał, aż kiedyś zapomnisz się i wpadniesz. To jest proste. Kiedy tu się nawracałem w 2009 roku w marcu, oddawałem życie Jezusowi, to w tego samym miesiącu prokurator wystawił na mnie list gończy. Przez 3 lata, kiedy uczyłem się chodzić za Panem, uczestniczyłem w życiu zboru, nic się nie działo. Jeździłem samochodami, sprawdzała mnie policja. Byłem czysty. Ale kiedy postanowiłem, że zacznę spłacać swoje ogromne długi, kiedy postanowiłem, że będę szukał pracy takiej, z której będę mógł zacząć spłacać swoje długi, znalazłem człowieka, który miał kontrakt dla mnie na 3 lata w ramach dobrej pracy. Pani powiedziała, że muszę iść do Urzędu Miasta o potwierdzenie stałego pobytu. Ja poszedłem tam. Pani powiedziała mi w okienku, tak, proszę pana, ma pan tu stałe zameldowanie, niech pan idzie do kasy zapłacić i przyjdzie po to zaświadczenie. Kiedy wróciłem z kasy, już stało 4 panów tam koło tych drzwi i tak się kręcą. Ja mówię, no tak, w cywilu. I w pewnym momencie jeden mówi, no nie będziemy tu robili cyrku. Dzień dobry, panie Meller, niech pan z nami pójdzie. Okazało się, że mam jeszcze rok do odsiadki. Miałem ze sobą Biblię w plecaku i wtedy powiedziałem, panie, ja wiem, że tam muszę iść, ale co ty chcesz tam, żebym zrobił? Wiedziałem za co. To było w Trzebini. Mieliśmy tam spotkania z braćmi ze zboru zielonoświątkowego. Mieliśmy tam spotkania 2 razy w tygodniu i kiedy wchodziłem do sali, powiedziałem, że jestem chrześcijaninem, że czytam Biblię i kiedy po miesiącu 4 osoby z tej sali zaczęły czytać Biblię, ja byłem szczęśliwy. Czytały z różnych powodów. Jeden człowiek czytał, bo chciał poznać. Drugi czytał po to, żeby mi zagiąć. Trzeci czytał, żeby wybierać te fragmenty, które mówią o tym, co on myśli. Ale czytali. Czasami się kłóciliśmy wieczorem albo przekomarzaliśmy. Mieliśmy takiego człowieka, który wybitnie chciał pokazać, że Boga nie ma. Pewnego dnia gdzieś tam z końca tego baraku, gdzie mieszkaliśmy, przychodzi taki mały człowiek i mówi do mnie, wieś, tak się pleni, mówi, wieś, tęś wąsiami tą w ciele w Boga nie wiezi. Ja mówię, a skąd ty wieś? No bo wy jak mu rozmawiacie, to my wszystko słyszymy. Pół pawilonu słyszało, jak rozmawialiśmy o Bogu. Zaczęli przychodzić na spotkania. Większość z nich się wyśmiewała ze mnie, ale kiedy mieli problemy, to przychodzili się wyżalić albo rozmawiać ze mną. I tam Bóg pokazał i nauczył mnie pewnej rzeczy, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Nie ma rzeczy niemożliwych, że możesz być w zakładzie karnym i możesz być wolnym człowiekiem. Kiedy nikt nie mógł, nie mogłem mieć przepustki, nie mogłem mieć wcześniejszego zwolnienia, taki to był wyrok, to mnie jedynemu w takich warunkach zaproponowano pracę na wolności. I kiedy wychodziłem i wracałem, ci wszyscy strażnicy wiedzieli, że jestem chrześcijaninem, ponieważ często spotykałem się z pastorem zboru w Trzebinie, on przychodzi, rozmawialiśmy.
to niektórzy z tych celników, z tych strażników chcieli udowodnić, że znają Biblię i cytowali mi niektóre fragmenty, a pewien powie tak, a wie pan, że w Biblii jest napisane, że nie ma Boga? Ja mówię, tak, rzekł głupiec w sercu swoim. Ale przyszedł taki moment, że musiałem wychodzić i nie bardzo byłem przygotowany na to wyjście. Chcę powiedzieć to świadectwo, ponieważ Bóg jest Bogiem, który współdziała ku dobremu z wszystkimi, którzy Go miłują. Jest taka klauzula w prawie karnym, wykonawczym, że człowiek, który wychodzi na wolność, ma ileś tam miesięcy do skończenia, czy tygodni do wyjścia, może dostać przepustkę, aby przygotować sobie to wyjście, załatwić pracę, mieszkanie, takie rzeczy. Nikt nigdy tej przepustki nie dostał. Wszyscy zawsze mieli takie tłumaczenie, że wszystko można sobie zrobić z więzienia. Ale ja napisałem taką prośbę, napisałem jedną, drugą, trzecią i w końcu doprowadziłem do tego, że stworzyłem sobie program resocjalizacyjny sam, stworzyłem sobie cały harmonogram zajęć, jakie będę miał na tej przepustce. Złożyłem to i doprowadziłem do komisji, która decyduje o tym. Napisałem, że jestem chrześcijaninem, napisałem, że nie jestem związany niczym, napisałem, że moim opiekunem na wolności będzie pastor Kościoła Zielonoświątkowego, który przychodzi tutaj od 4 lat na grupę. Kiedy to przedstawiłem dyrektorowi zakładu karnego, on w końcu się tak zdenerwował, kiedy mu te wszystkie argumenty przedłożyłem, że on powiedział, a co ty sobie myślisz, że tak sobie pójdziesz? Ja mówię, nie wiem, czy ja tak sobie pójdę, ale chciałbym się dowiedzieć, co z tym podaniem zrobić. Złożyć na komisję. Dobrze. Kiedy szedłem na tą komisję, to mój wychowawca mówi, to wiesz, mówi, no pójdziemy i wrócimy. Ale kiedy stanąłem przed tą komisją, dyrektor mnie zapytał, była jeszcze godzina, chodziłem po spacerniaku i mówię, Panie Boże, ja zrobiłem wszystko, co mogłem. Oni mówią, że to jest niemożliwe, ale Ty jesteś Bogiem rzeczy niemożliwych. Kiedy stanąłem przed tą komisją, dyrektor mnie zapytał, mówi, Panie Meller, ale Pan nie może tak pójść na weekend od jutra. A ja mówię, nie mogę iść na weekend, bo w weekend nic nie załatwię. No czujny Pan jest. Mówi, a co pan zrobi? Zrobię wszystko i przyniosę potwierdzenia. Proszę pisać, udzielam skazanemu takiej, takiej przepustki. Kiedy wychodziłem z tej komisji, mój wychowawca mówi, wie pan, że jest pan pierwszym w ogóle, który takiej przepustki doświadczył? Mówię, tak. Szybko się taka wieść rozchodzi po wszystkich skazanych i mnóstwo z nich przychodziło się dowiedzieć, jak ja to załatwiłem. Ja im położyłem to podanie, mówię, jeżeli spełniacie te warunki, to możecie iść i składać. Wielu złożyło i nikt do tej pory tam nie dostał takiej przepustki. Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Kiedy nawróciłem się, zobaczyłem, stałem przed Bogiem, mówię sobie, Panie Boże, no nie jestem już młodym człowiekiem, ale czy tak do końca mam być sam? Źle człowiekowi samemu na świecie. Mówię, chciałbym mieć żonę, chrześcijankę. I kiedyś na Facebooku zobaczyłem zdjęcie pewnej kobiety, blondynki, ładnej czerwonej kurteczce. Mówię, o, Panie Boże, taka, fajnie by było, ale gdzie mi tam? Ale zaczęliśmy ze sobą pisać, zaczęliśmy się poznawać, jeszcze nie mówiąc wcale o tym, że będziemy kiedyś razem. Przeszliśmy wiele, wiele, wiele. 5 lat znajomości, a prawie jakbyśmy przez 25 lat byli razem. Były góry i doliny. Były zerwania, były burze, ale ja postanąłem przed Bogiem i powiedziałem, jeżeli to jest ta kobieta, to innej nie chcę, Panie, ale jeżeli to nie jest ta kobieta, to przepędź nas na 4 wiatry. Wbrew wielu opiniom, wbrew ludziom, wbrew sytuacjom, wbrew okolicznościom, przyszedł taki moment, że podjęliśmy wspólnie tę decyzję, że się pobierzemy. Moja żona, wtedy jeszcze nie żona, była tutaj i składała świadectwo swojego nawrócenia. Dzisiaj, jeżeli Bóg pozwoli, będzie mogła powiedzieć również świadectwo, ale Bóg jest dobry.
Zawsze miałem same córki, wszędzie wkoło mnie były kobiety. Ja wraz z żoną dostałem w pakiecie wnuka. Pierwszego chłopaka w mojej rodzinie i to wyjątkowego wnuka, bo nikt nie ma tak na imię z tych, których znam, Immanuel. Bóg z nami. Bóg, który każdego dnia przez to dziecko udowadnia mi, że jeśli ktoś jest w jego ręku, nigdy Bóg go nie wypuści. Jeżeli ktoś jest tak nieporadny, tak uzależny od innych, a wbrew wszystkim ludziom i lekarzom żyje i rozwija się i każdego dnia widzisz cud, nie ma większego świadectwa Bożej opieki, miłości i mocy niż kiedy patrzysz na to dziecko. Każdemu, kto zastanawia się, czy warto podjąć decyzję i zmienić swoje życie albo zawierzyć Bogu, chcę powiedzieć jedno. Jeśli to uczynisz, nie spodziewaj się tego, że twoje życie od razu się zmieni i będzie usłane różami. Będziesz miał takie problemy, jak miałeś. Czasami będziesz miał większe problemy, niż miałeś. Ale możesz być pewien, że w tych wszystkich problemach jest ten, który jest ponadto. Jest ten, który jest większy od wszystkiego. Jest ten, który cię nigdy nie opuści. Kiedy tutaj kończyły się pierwsze dni skupienia, na których byłem i teraz też będzie tak prawdopodobnie, będziecie wyciągali wyroczki, tak my to nazywamy, wersety. Ja wyciągnąłem werset z numerem telefonu do Boga, 5015. I wzywaj mnie w dniu niedoli, ja cię wybawię, a ty mnie uwielbisz. I byłem bardzo szczęśliwy, że Bóg, kiedy jestem w niedoli, wybawi mnie. Ale po 2 latach, kiedy chodziłem z tym wersetem w sercu, Bóg do mnie powiedział: oj, mądrusiu, mądrusiu, ty nie jesteś w tarapatach i w niedoli, kiedy leżysz, ale kiedy zapomnisz, że jestem obok ciebie. Nie zapominaj nigdy o tym, że Bóg jest koło ciebie. Pewien człowiek, mój kochany pastor Jerzy Konieczny, kiedy wyjeżdżał kiedyś na urlop, dał mi najlepszą radę, jaką człowiek człowiekowi może dać. Mówi: cokolwiek się z tobą będzie działo, w jakiejkolwiek będziesz dolinie, w jakiejkolwiek problemach będziesz miał, zawsze złap się Jezusa. Nie mam dla nikogo nigdy lepszej rady. Zawsze złap się Jezusa. Chciałbym oddać cześć i chwałę Panu za to, co w moim życiu zrobił. Moje córki zaczęły ze mną rozmawiać, zaczęły pisać. Jeszcze długa droga przede mną, ale Pan wie, że mam jedno na tej ziemi życzenie, które chciałem, żeby się spełniło. Aby kiedyś przyszedł taki dzień, że będę mógł z moimi córkami usiąść przy jednym stole. Zacząłem służyć Panu. Przeprowadziłem się z Krakowa do Augustowa. Tam od roku prowadzimy augustowski kościół uliczny. Zajmujemy się ludźmi, którzy potrzebują usłyszeć o Jezusie. Każdy potrzebuje, ale są tacy, którzy stracili nadzieję. I tym ludziom trzeba powiedzieć, że jest nadzieja i jest zwycięstwo. I wierzę i mam taką nadzieję, że kiedyś będę mógł tu z nimi przyjeżdżać. Bo ludzie mówią, że wszędzie jest Bóg. W każdym miejscu można Go doświadczać. Ale kiedy słyszysz o tym, jak żywy Bóg działa w ludzkim życiu, kiedy patrzysz na siostry i braci, którzy mówią, że Bóg sprawił im w życiu to, to Bóg zrobił to i to, to nie ich mądrość, nie ich siła, ale Bóg, to ty też doświadczasz tego Boga tak, jakby był w twoim życiu. Dzisiaj wpadła mi w ręce niesamowita książka i tym chciałbym zakończyć już to moje długie świadectwo. Byliśmy z moim przyjacielem, pastorem Jurkiem Kłodą w centrum i tam sprzedają stare książki i leżała na stole taka książka, Kancjonał, czyli śpiewnik dla chrześcijan ewangelickich
wydane w Cieszynie w 1897 roku nakładem cesarskiej i królewskiej nadwornej księgarni Karola Prochalskiego, która należała do Heleny Cieślar, potem do Jerzego Boczka Rolnika, a potem jeszcze do Jerzego Szczwiertni. Kiedy przeglądałem ją, rzuciła mi się taka zwrotka z jednej z pieśni. Jeszcze tylko chcę powiedzieć, nie wiem, czy zauważyliście, że mamy coraz mniej czasu, bo nawet nasze pieśni są bardzo krótkie. Kiedy patrzysz w śpiewnik pielgrzyma albo w ten śpiewnik, to tutaj mają po 16 zwrotek pieśni. U nas są dwie i cały czas je powtarzamy. Ale przeczytam jedną. Kiedy me serce złej pochlebia żądzy, miej je swym słowem o krzyżu na wodzy. Gdy mi dobre czyny się sprzykrzyły, dodaj mi siły. Amen.